sprawa wygląda w sposób następujący. Jesteśmy w Rabce, jesteśmy tu po to, żeby nakręcić reportaż o tym miejscu, generalnie, żeby pokazać wszystko, jak to tu wygląda i jak wiadomo, od 2-3 lat bodajże jest to już DJ Meeting, a nie mistrzostwa. DJ Meeting, tak? Jesteś DJ-em, prawda? Jesteś jak najbardziej. Jaka jest twoja ksywa? Witam. Z tej strony formacja YK DJs. Jestem jednym z członków. Nas jest w sumie zespole trójka. Niestety nie mogli wszyscy dojechać, no ale jako reprezentant na pewno tej grupy przyjechałem po to, żeby zobaczyć, poimprezować, coś wypić. Bardzo miło. Ale powiedz mi, jaka jest twoja ksywa, bo wiem, że jesteś z zespołu, z projektu muzycznego, ale jaka jest twoja ksywa jako DJ-a, tak po prostu jak grasz w klubie? A więc moja ksywa to Samber. Ta ksywa po prostu już z lat podstawówki gdzieś tam została i do dnia dzisiejszego trwa. Od słońca myślę, bo po prostu urodzony jestem w lipcu, no i tak zostało jakoś tak, że się pojawiła. Do dnia dzisiejszego istnieje. Jakie nośniki preferujesz, z jakich nośników lubisz grać, w ogóle z jakich nośników grasz najczęściej? No przede wszystkim jako grupa przenieśliśmy się teraz całkowicie, chcemy grać z winyli. Jeżeli jest to możliwe, wiadomo, jest to droga inwestycja, ale opłacalna i tolerujemy przede wszystkim czarne płyty. Wiadomo, korzystamy też z płyty oryginalnych, które wydaje DJ Party, bo sami tam po prostu nasze składanki, utwory się znajdują, ale staramy się odchodzić przede wszystkim, jak to się mówi, od pirackich płyt, no bo tak jak mówię, producenci starają się, wydają, no i muszą jakieś pieniądze zarabiać na to, żeby mogli dalej wkładać te interesy i po prostu no, grać z tych płyt. Przede wszystkim, tak jak mówię, no, czarne płyty powinny być cały czas produkowane, nie odchodzić od tego. Wiem, że coraz częściej się mówi o właśnie kupowaniu muzyki, beatporty, tego typu. Wiadomo, no, ludzie zarabiają te pieniądze, ale powinni cały czas jednak przy tych czarnych płytach zostać. Najlepsza jakość i ja sam osobiście będę starał się na tym, żeby jak najwięcej takich płyt sam mieć. No to co mówisz jest bardzo chwalebne, tym bardziej, że ja jako DJ starej daty, może nie tak aż bardzo starej, ale jednak trochę dłużej jestem na scenie od ciebie. No na pewno. I preferuję też czarne płyty do dziś, ale powiedz mi, czy MP3, tak czy nie? W sensie bardziej pendrive, czy coś w tym stylu? No powiem szczerze tak, dzisiejsza, że tak powiem, technika idzie do przodu. I co można zobaczyć na przykład u firmy Pioniera, Pioniery 2000, czy nawet teraz ta 400, oczywiście Rewelka, bo sam na tym grałem. Powiem szczerze, jeżeli dałoby to korzyści dla producentów, DJ-ów w formie, że na przykład mogliby korzystać z tego typu nośników i że będą mieli z tego pieniądze, jak najbardziej. Ja jestem za tym, ale tak jak mówię, no nie uciekać całkowicie po prostu od tego, co jednak się przyjęło ileś tam lat temu. Korzystali z tego między innymi tacy DJ jak Westbam czy Mr. X. Cały czas na tym grają, bo jednak czy byłem na Mayday, widziałem wszystko po prostu z czarnych płyt. No wiadomo, technika do przodu, ale zostańmy też jednak przy tych tradycyjnych. Przy tradycji, tak. Jak najbardziej. Czy uważasz, że winyl generalnie jest dla ciebie najbardziej wygodnym nośnikiem, tak? No, czy powiem szczerze, że tak. Jeżeli faktycznie, no też korzystam z pendrive'ów tego typu, bo wiadomo, jeżeli jak każdy. Moi koledzy na przykład wydają, zrobią jakąś nutę, jest ta nuta naprawdę fajna, wiadomo, że ona nie wyjdzie od razu na oryginałach, to jest niemożliwe. Tak samo, jeżeli chodzi o płyty winylowe, no wytwórnie nie wydają tego i są duże opóźnienia, a jednak ludzie chcą te nowości mieć. Wiecie o tym, tym bardziej, że gracie też w klubach i widzicie, no jeżeli leci nowa nuta, no to ludzie chcą ją usłyszeć, no nie oszukujmy się. No i nie ma innego wyjścia, trzeba po prostu ściągnąć z internetu, jak jeszcze nie jest wydany na czarnym krążku, prawda? W jakich klubach grasz? Powiem szczerze tak, odeszłem już od klubu z rezydentury. Zdecydowałem, że wolę jechać jedną imprezę zagrać, nawet czy tam dwie imprezy w miesiącu gdzieś dalej. Tak jak na przykład teraz byliśmy we Wrocławiu w zeszłą sobotę, czy w Wadowicach, czy po prostu jeździć po klubach i nas wtedy ludzie rozpoznają. Tak jak mówię, gramy w typu klimatach elektrohausowych, house'owych, no więc w takich klubach najczęściej bywamy. Nie mówię, jeżeli na przykład teraz zostaliśmy ekskluzywnymi rezydentami w jednym klubie w Wadowicach, staramy się, gramy tam, gdzie nas zaproszą, o tak to powiem. Jeżeli ludzie po prostu chcą nas gdzieś usłyszeć i właściciele nas zaproszą, to tam jesteśmy. W ciągu ostatnich lat, co według ciebie zmieniło się w polskiej kulturze klubowej? Powiem szczerze tak, zajmuję się DJ-ką
muzyką od jakichś 8 lat. No i wiadomo, są ludzie bardziej doświadczeni, wiedzą mniej więcej, że coś się dzieje. Myślę, że w polskiej kulturze zmieniają się style muzyczne. Kilka lat temu, przede wszystkim jak zaczynałem, Komercha, czyli tak zwany hands up. Czyli przede wszystkim niemieccy producenci, Rob Might, Greatest DJ, Basti, Rocco, no to byli na fale. Teraz zmieniają się style, czyli wiadomo, widać elektrohausy, house'y, może za kilka lat wejdą progresywy cięższe, więc to widać. Jeżeli chodzi o publikę, jak wiecie dokładnie, kluby zostałem zamykany. Może przez to, że ludzie coś emigruje, więc to też się zmienia, bo kiedyś kilka lat temu było ileś tam klubów, wszystkie miały ludzi. Dziś zmienia się to i przede wszystkim małe puby, kluby takie, gdzie po prostu nie jest jakaś tam większa ilość masowa, czy 5000, a mniejsze kluby te 300, 400, to się jednak chyba też zmienia w naszej polskiej społeczeństwie. Tak, ale czy uważasz, że na przykład dany klub powinien być nastawiony tylko na jeden styl muzyczny, czy jednak powinno to tam być wymieszane, tak zwany, jak ja to mówię, tygiel muzyczny, czyli i muzyka mniej komercyjna i ta bardziej komercyjna? Powiem szczerze tak, jak najbardziej jestem za tym, żeby mieszać style, bo klubowice przychodzą różni i każdy by chciał jednak coś dla siebie usłyszeć. Jeżeli po prostu DJ jest zapatrzony i gra tylko to, co widzi dla siebie, no to uważam, że to nie jest właściwa droga, no bo przyjdą raz, drugi raz, ja uważam, że jednak trzeba zmieniać. Dobrym rozwiązaniem są na pewno dwie sale, czy tam więcej sal, no ale jeżeli jest tak, nie ma takiej możliwości, no to trzeba zmieniać dla każdego coś miłego, jak to się mówi. Tak jest, ale najważniejsze jest to, żeby parkiet był pełny, prawda? Dokładnie, oczywiście, jak najbardziej. Gramy po to, gramy dla społeczeństwa, dla ludzi, dla klubowiczów, bo po to przychodzą do nas. Oto my jesteśmy dla nich, a nie odwrotnie. Oczywiście, dokładnie tak jak powiedziałeś. My jesteśmy dla nich, a oni przychodzą po to, żeby nas posłuchać. Dokładnie. Jak oceniasz poziom polskich DJ-ów? No i czy mają możliwości się rozwijać? Powiem szczerze tak. Dobre znajomości i współpraca z osobami starszymi, tak zwanymi starymi wilkami, to jest dobra pomoc. Ja wiem o tym osobiście. Między innymi dlatego, tak jak mówię, no poznałem, po prostu jeżdżę po takich imprezach jak tutaj, bo można znaleźć pomoc, można. No między innymi Misiek, no, który też wydaje te nasze nagrania, produkcje, no tych składa na DJ Party. Wiadomo, to jest już jakaś możliwość. Poznałem na przykład was, to też jest znowu kolejny. Możemy na was liczyć po prostu i myślę, że wy tak samo na nas. Tak jak po prostu składamy dla was te kolejne produkcje na to dziesięciolecie, jesteśmy zadowoleni, że możemy coś dla was zrobić, nie? To bardzo miło. Wiadomo, mam nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę i postaramy się z naszej strony o tyle nagrania, żeby ludziom wpadło w to. Super, fajnie. No nic, dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.